Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zdarzeniom Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu 1972. Patrz, poprawki 83. Pozdrawiamy całą załogę prawników, którzy działają od 60 roku. MPZZM. Wie pani, jak się rozwija skrót MPZZM? To jest skrót od Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu. Tak się nazywa ten przepis, ta książeczka. Jest ona obecna w bibliotece jachtowej. W żółtej takiej okładce. Ale co tu jest? Co tu zawiera się w tej książce? Takie krótkie dla naszych widzów. Co tam jest tak podstawowo zapisane? Wszystko. Prawo drogi, światła obowiązane, znaczy obowiązkowe dla statków, dla różnych statków w różnych warunkach, zachowywanie się we mgle statków, no i takie. Mogę przeczytać rozdziały, ale to może być zbyt nużące. Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zdarzeniom na morzu. 1972 rok. Ale przepisy. Ale te przepisy są dalej ważne. To znaczy jest kilka było. Oni mniej więcej się co 14 lat spotykają i jakieś tam poprawki wprowadzają, ale jak to przeczytasz, zapoznasz się z tym. Pieniądze trzeba brać w końcu. Marta, kiedy ty się urodziłaś? Ale słuchajcie. To ta książka jest o wiele, wiele lat od ciebie było starsza. Słuchajcie, klasyków trzeba czytać w oryginale, tak? To tak jakbyśmy czytali jakąś Biblię tłumaczoną milion razy. To jest pierwotna książka o pierwotnej treści, tak? Nie bardzo. To już jest chyba, nie wiem, czy nie trzecie. Tysięczne wydanie. Znaczy nie, no że siódme na przykład spotkanie, albo piąte, albo coś takiego. Dobra, ja znajdę, a ty czytaj sobie. Sobie? Przecież to milionom ludzi no, nie, po drugiej stronie. Jezu. Wszyscy są zainteresowani tym przecież, prawda? Pływanie. To przecież nie tylko przyjemne żeglowanie po morzu. To również konkretne przepisy i obowiązki, które mamy tutaj na statku. I odpowiedzialność. I odpowiedzialność. Zgadza się załoga? Tak jest. Dlatego co tak cicho powiedziałeś? Tak jest. Słuchajcie, to była dopiero druga konferencja. Pierwsza była w 1960 roku. To nawet mojej mamy jeszcze nie było na świecie. I już w 69 zorientowali się, że trzeba będzie zmieniać i zaczęli pracować. Ale czekaj, to są ci sami ludzie cały czas. To są najlepsi prawnicy morscy dostępni na całym świecie. Prawa morskiego. Bo to niestety jest tak, że te przepisy, do tych przepisów trzeba przystąpić. Państwa muszą przystąpić. No to, a znaczy muszą albo nie muszą. No, mogą nie przystępować, ale zdaje się, że jest to organizacja, znaczy przystąpiło do tego bardzo dużo państw. Zaczynamy? Pierwszy rozdział. Statek pełniący służbę. A czy pan kapitan przeczytał kiedyś to wszystko? Pewnie, przecież jest egzamin. Ja zdałem na piątkę egzamin. Gratulujemy i dlatego jest taka szantowa piosenka, że mamy super kapitana i czujemy się bezpiecznie. Tak, Kasia? Oczywiście. Kapitan nasz szalony był, mówiono, że z diabłem ma pan. Nie warto zaplada obronę swą, leżą przed nim. Mogę już? Możesz. Oczywiście. Teraz proszę o uwagę. Przepraszam. Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu. Słowo wstępne. IMCO, MPDM, KPT, ŻWL, GURE, rezolucja 192, IMCO, SWS, MPDM,
komentaryczną. Czy i na ile ten sposób przedstawienia nowych przepisów okaże się przydatny, zechcą osądzić sami szanowni czytelnicy. Celowe byłoby przeprowadzenie analizy porównawczej. Wspomniana analiza porównawcza nie ma istotnego znaczenia. Praca ta zawiera systematyczny wykład prawa drogi morskiej i choć w pewnym zakresie uległa deaktualizacji, pozostaje nadal cennym, pomocniczym źródłem interpretacji szanownym czytelnikom. Za cenne uwagi wyrażone w opinii oraz podczas rozmów i konsultacji. Władysław Rymasz. Pozdrawiamy serdecznie pana Władysława. Rozdział pierwszy. Po prostu takie ważne rzeczy. Ale chciałem tylko powiedzieć, że MPDM to jest, bo tam używa... MPDM. To jest Międzynarodowe Prawo Drogi Morskiej. I to poprzednie prawo się tak nazywało. Teraz zmienili, ale używają często w tekście zamiennie tych nazw. Znaczy ja to myślę, że jeszcze to przeczytam drugi raz z Magdą. Z kim? Z tą Magdą, co będzie. Ten dziennik. Bo już lepiej mi to wyjdzie może. A, że i dla niej, tak? No i dla niej. No, no dobrze. Będzie, wtedy będzie takie pełniejsze. Zobaczymy. Może coś się zmieni. Może do tego czasu zbierze się polski... Zrobimy odcinek Nowelizacja Przepisów. To będzie hit. Jak to było? Potrzebujesz? Proszę bardzo. Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zdarzeniom. Zdarzeniom. Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zdarzeniom na morzu. 1972. Poprawka 1983. Macie pęką kabolkę. Wybij to sobie z głową. Maleńką, farelkę. To jest statek dla prawdziwych mężczyzn. Jaką farelkę? Ale to jest taki prom turystyczny, czy taki prom daleko... Chyba turystyczny, tylko nie taki olbrzymi. Kong Harold. Harald. Z prawej strony mknie przez falę na silniku łódź jachtowa.